Dzień dobry, wieczór, witamy bardzo serdecznie na kolejnej sekcji hostingowej. Ja jestem Edward i zostałem tutaj zaproszony jako certyfikowany magister ekonomii, żeby wam coś sprzedać, ale tak się składa, że mamy tutaj bardzo ważną akcję, walkę o cel charytatywny, więc zamiast sprzedawać, polecę wam coś, co możecie otrzymać. Wystarczy, że do końca tego eventu, czyli do jutra, tam do godziny 22, 3, ile dokładnie to będzie, nie wiem, jeżeli uda wam się wpłacić 25 zł łącznie, może być to jedna donacja, może być ich 8, jeżeli będziecie tak bardzo zainteresowani rozdzielaniem tego wszystkiego na pierwiastki pierwsze i będziecie mogli otrzymać na przykład taką koszulkę. Fenomenalne koszulki, najlepsze koszulki na świecie, lepszych designów nigdy nie znajdziecie. Designów jest naprawdę wiele. Mamy Fundację Itaka, mamy GSPS i wiele, wiele więcej. Tak naprawdę wymieniłem wszystkie i to w mniej niż 5 sekund. Fenomenalne koszulki, tylko 25 zł. Chcecie taką koszulkę za darmo? Nie ma opcji. 25 zł. I najprawdopodobniej chyba jestem jedyną osobą, która wie, do czego ja nawiązuję w całym tym monologu, ale przejdźmy teraz już trochę do poważniejszego tonu, ponieważ każda złotówka się liczy, jeżeli chodzi o szczytny cel. I wystarczy, że 10 zł wpłacicie, a będziecie mogli otrzymać na przykład takie piękne widokówki z serii Super Mario, a przy większych kwotach, ponieważ całe tutaj spektrum próbujemy zachować, to przy kwotach wyższych niż 50 zł, czapka Mariana zleci mi z głowy, ale dodatkowo na przykład takie piękne słuchaweczki JBL-a, czyli High Top Ultra Quality, to wszystko będziecie mogli wygrać. Ale powiedzmy, że na przykład taką piękną koszuleczkę, najlepszą koszuleczkę na świecie, będziecie chcieli mieć już w tym momencie bez zastanowienia. To w takim przypadku możemy zachęcić was do skorzystania ze strony gsps.pl/sklep, która jest otwarta, na której możecie zakupić bilety, jeżeli chcecie pojawić się tutaj na miejscu, ponieważ GSPS dalej trwa i do jutra, do wieczora, tak jak wspominałem wcześniej, trwać będzie. Dodatkowo możecie jeszcze zakupić tam różne gadżety, bluzy, podkładki, etc., etc. I teoretycznie tak się zastanawiam, czy jeszcze coś mogę wam opchnąć w tym momencie. Mogę wam pokazać na przykład, mogę wam pokazać kod do Cyberpunka 2077, który też można wygrać, ale wam tego kodu nie pokażę, ponieważ to byłoby zbyt piękne, gdyby tylko wyłapać na ekranie i wziąć wszystko dla siebie. Za chwilkę będzie zaczynał się kolejny run. Jeżeli dobrze kojarzę, to będzie robił Pushinero i to będzie coś związane... przepraszam bardzo, związanego z Robin Hoodem, więc ja się z wami żegnam. Mario out, Luigi out. Do usłyszenia później.
O, czapka mi zlatuje. Siemka, tutaj Pusineiro i jak widzicie, mam nadzieję po czapeczce, dzisiaj gramy w Robin Hooda. I nie tylko, bo jakby Robin Hood to Anglia, Anglia to herbata, a herbata to trzeba ją zaparzyć, więc to też będzie, ale to o tym za chwilę. Na razie widzę, zanim tutaj, nacieszcie się tymi pięknymi animacjami, w większości to jakby, większość animacji, jakie w grze zauważycie, a ja widzę, że mamy coś od studia, także przekazuję głos do studia. Świetnie. Wild Zwierzów płaca 45 zł. Ta kwota wędruje na Initial D Deja Vu jako piosenkę śpiewaną na zakończenie. A komentarz to... Moe moe kiun kiun kawaii ugu a hua ganiania awa uu gu 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 hu hong hong a uga kiun kiun. Dobrze. No to skoro wszyscy jesteśmy gotowi, żeby zobaczyć tę piękną grę, to wybieramy sobie nowa gra, wybieramy sobie jakiś slot i zaraz będę mówił, kiedy będzie czas, bo jeszcze nie teraz. Tak, tutaj macie fabułę. Anglia, wiek XII. Król Ryszard był przez 4 miesiące na krucjacie w Arabii i nie było o nim żadnych wieści. Jego brat, książę Jan, wykradł mu tron i narzucił ciężkie podatki na poddanych. Szlachta została aresztowana, ich posiadłości spalone, a synowie osadzeni w więzieniach. To jest gra dla dzieci, przypominam. Oprócz jednego, i przygotujcie się, zaraz będzie czas. I czas, jedziemy. Dobra, tak, to jest Robin Hood, on tutaj skacze po serach. Widocznie jeszcze LSD nie zeszło, czy coś takiego. Albo herbatka, nie wiemy, dobra. Teraz tak, tutaj skaczemy, tam jest ten. Tam jest mały John, jakbyście nie zauważyli. To on sobie tam chodzi, ja teraz chcę tam do niego dojść. Tylko tutaj wilk mnie ściągnął, tak bym nie chciał. Dobra, teraz mały John tu podchodzi, rozmawiamy z nim, siema, mały Johnie, teraz on musi tam wrócić. Teraz mu mówimy, słuchaj, ja cię tak lubię, że ci kosy w plecy wsadzę, tylko że w brzuch. Dobra, i ono, jesteś silniejszy ode mnie. I myk, koniec pierwszego poziomu, gratulacje na 100% poziom zrobiony. Co chłop zrobił? Dobrze. Jedziemy drugi poziom. Teraz trzeba rozwalić ten, trzeba tutaj przygotować, bo trzeba Lady Marion złapać, także jedziemy. My łapiemy łuk, on nam będzie później potrzebny, zapamiętajcie, to jest istotne. Teraz skaczemy tu przecinamy i myk, przeskakujemy się, myk, teraz jedziemy, amputi, do góry jedziemy, kurwa, z ręką, myk, teraz tak, tutaj trzeba zaparzyć herbatkę, to trzeba, o nie tak, trzeba się tego pozbyć, to nam jest potrzebne, żeby się tego pozbyć, chod niżej, nie tak, jeszcze trochę niżej, o, dobra, wypad, dobra jest, udało się, teraz tak, teraz tutaj przekręcamy rękę w tę stronę właśnie. Łapiemy sobie ładnie herbatkę. Chodź tu herbatka, chodź. O, jaka dobra herbatka. O nie! Jeszcze jedną herbatkę łapiemy. O. No, łap się herbatko. O, dobra, są szanse. Jest szansa, jak to mówią. Jedziemy powoli. Tutaj tylko spokój może nas uratować. Teraz tak, który kubeczek wybrać? No, dla przystojnego diabła, no kto by się spodziewał, zapraszam tutaj. Jedziemy. O nie! Dobra, mamy jeszcze 50% herbaty, uwaga. Dokonuję zanurzenia i... Nie! Dobra, restart, jedziemy, tak jest szybciej. Pyk, jeszcze raz. Mam nadzieję, że tam jeszcze Robin Hood czeka na tą Lady Marion. Dobra, obracamy jeszcze raz, nie w tę stronę, dobra, w tą, łapiemy herbatkę. O, dobra, jest herbatka, nawet dwie się... O nie, jednak jedna. Nie spadaj, dobrze. I jeszcze raz będziemy dokonywać zanurzenia. Myk, uwaga, jedziemy. I teraz na spokojnie, słuchajcie, na spokojnie tutaj. No. Dobra, jest, zanurzenie się powiodło. Teraz tak, teraz tutaj będziemy chwytać, dokonujemy chwytu. Teraz tutaj jest taki speed tech, pierwszy czas palcami po prostu. A dobra, później kciukiem, bo by nam wypadło, więc tak, zapamiętajcie to sobie. Teraz musimy dokonać zawodowania, także będziemy tutaj wodować. Dobra, jedziemy. Tutaj trzeba wylądować. Okej, wylądowane. Teraz tak, żeby nie... O, do góry rączka. Tak, teraz delikatnie wyjmujemy. Delikatnie powiedziałem, wyjmujemy rączkę. Dobrze, teraz będziemy tutaj wlewać wodziczkę. Także jedna wodziczka, druga wodziczka, trzecia wodziczka, siódma wodziczka, ósma wodziczka. Gdzie? Dobra, mamy teraz tylko trzeba to, musi dolna część tego kubeczka wylądować na tacy i to już wystarczy, będziemy mieć herbatkę zaserwowaną, dobra i dotknęło, dobra, wracamy, my jedziemy dalej, dobra, drugi poziom zakończony, o dobra, znów jestem Robin Hoodem i jedziemy, teraz tak, teraz chcemy szeryfa z Nottingham złapać, przyzwyczajcie się do skakania, bo ten dźwięk skakania będzie nam towarzyszył całą grę, teraz tak, speed tech to jest umrzeć, dobrze, udało się, jedziemy dalej. Jakby polecam, to jest najlepsze, jak chcecie zrobić życie procent, to polecam. Dobra, teraz tak, znowu mi spadło, ale nie przyjmuję się, teraz trzeba szeryfa z Nottingham naklepać. My, kosa pod żebra, jedziesz, Robin, jedziesz. O, okej, wyjaśnił mi pierwszy raz szeryf, hitboxy się chyba źle...
Dobra, muszę go tak zrobić, bo jak widzicie... O, dobra, teraz się wyjaśnił. Pięknie. Dobra, na 1% to jest ten low procent speedrun, jakoś tak. I on teraz podpala kościół. Ten ksiądz mówi tam, no do widzenia, idę tam wino pić czy coś. A my musimy dzieci teraz ratować, bo nie wiadomo czemu dzieci płoną w kościele. Jakby to... Dobra, bierzemy to. Dobra, pyk, pyk. Jedno dziecko uratowane. My teraz idziemy kolejne dziecko uratować. W ogóle ja nie wiem, jaki oni tam mają system po w ogóle tych korytarzy w tym kościele, ale to mniejsza z tym. Teraz tak. Chcemy ogólnie omijać, chcemy pieniążki, bo wtedy się dłużej poziom kończy, ale no tu twórcy po prostu przewidzieli to, że speedrunners będą chcieli w tą grać i pieniążki są dokładnie tam, gdzie ty musisz stanąć, także ciężko jest omijać pieniążki. Tam, gdzie się da, to się staramy, ale nie wszędzie się da. Dobra, teraz jeszcze została nam trójka dzieci do uratowania. Tak, tutaj trzeba teraz skoczyć, bo tutaj się zastanawiacie, tam się nie da po prostu wrócić, to jest tak wyliczone, że idealnie tego skoku jest na tyle, żeby wam brakło, żebyście musieli dookoła iść. Myk, jeszcze dwójka dzieci nam została, myk, jedno dziecko, drugie dziecko i myk, kolejny poziom uratowany. Teraz no musimy poczekać, aż Jacek tutaj przyjdzie. Robin, wszystko oczywiście, że wszystko w porządku, jedziemy dalej dojechać szeryfa i teraz, nie wiem czy pamiętacie, ten łuk to zebraliśmy z jedną szczałą i dzięki temu, że go zebraliśmy wtedy, tutaj nie musimy zbierać, nie tracimy czasu, żeby zbierać ten łuk. Myk, jedziemy, pyk, 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 tutaj jedziemy do gniazda, sobie strzelamy tam do chłopa, dzięki temu się otwala. Do widzenia, nie przejmujemy się tym, jedziemy już do ostatniego poziomu, także przygotujcie się, bo zbliżamy się. Dobra. Teraz on mówi, że ej, pomógłbyś mi tutaj pokonać szeryfa, ty słuchaj, a ja głodny jestem. I on idzie sobie coś zjeść po prostu, rozumiecie? My idziemy klepać szeryfa, on idzie zjeść. Także tutaj były jakieś spiski najprawdopodobniej. Teraz przypominam, wcześniej zapomniałem powiedzieć, ale tu są najcięższe przeciwnicy, czyli sowy z biegunką. Dźwięk sowy z biegunką to jest najlepszy dźwięk w tej grze. Dam wam chwilę. Nie wiem, czy to było słychać, ale sobie najwyżej powtórzycie na tym. Sowa z biegunką jest istotna. Jak widzicie, one są wszędzie porozwieszane. Nie wiem, czy mnie karmią, ale nie chciałbym być taką sową. Dobrze, jedziemy dalej. Teraz tak. Kolejna ważna rzecz to jest to, że można, jak się nie skacze, to można przechodzić przez przeciwników. To jest przydatne, bo jest szybciej przez nich przejść niż ten. Natomiast ten, nie wiadomo dlaczego, jak to mówią, szybciej go przeskoczyć niż obejść, ale tak naprawdę szybciej go zabić, bo nie da się przez niego przeskoczyć, bo sufit to blokuje. Także musimy go po prostu rozwalić. Dobra, jest pokonany. Teraz spitnych na schodzenie po drabinie trzeba z niej spaść, tak jak to by się spodziewał. Polecam ogólnie. I teraz, ja nie wiem, co twórcy tu mieli na myśli, ale widzicie, co się właśnie stało. Jakby wytłumaczcie to sobie sami w ogóle, co to się wydarzyło. I teraz pomniejszonym Robin Hoodem kanalizacją przeszliśmy przez wykafelkowaną łazienkę w XII wieku, także polecam ogólnie. I teraz musimy zdobyć klucz do miejsca, w którym szeryf sobie przesiaduje. Dobra, tutaj jakiś magiczny ring nas powiększył. Dobra, tutaj życzkę sobie zbierzemy, bo się sprzyda. Dobra, przechodzimy przez drzwi. Teraz tak, jakby było idealnie, to jest szansa się wyrobić przed tym katem, no ale to się rzadko zdarza, bo ten kat ma, jakby różnie mu to wychodzi, więc też go trzeba po prostu naklepać, bo oczywiście to się nie da przeskoczyć. Jeszcze kamienie od góry nam obrażenia zadają, bo czemu nie? Dobra, i teraz już idziemy na ostateczny boss fight, idziemy naklepać szeryfa. Ale to nie będzie jeszcze koniec, bo jakby ktoś, kto tą piękną kategorię założył na speedrun.com i to nie byłem ja, taki plot twist, to powiedział, że trzeba zobaczyć jeszcze ostatnią cutscenkę i chwała mu za to, bo musicie to zobaczyć, nie? Dobrze, także jeszcze, ale to nie będę zapeszał, tak? To jeszcze wszystko będzie widać. Na razie idziemy tutaj się zmierzyć z szeryfem. On mieszka oczywiście w ostatniej wieży w zamku, czy jakoś tak? Tak, tego chłopa znów sobie tutaj przejdziemy. Dziękuję, przepraszam, dziękuję bardzo. I idziemy do szeryfa. Patrzcie, co szeryf ma w komnacie. Nie wiem, czy widzicie, co jest po lewej stronie. I jeszcze, co jest na środku w tym, w szufladzie. Także to są jakieś podejrzane rzeczy się tutaj dzieją. Dobra, teraz tak, naklepujemy tutaj szeryfa. Myk, 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 jedziesz, Robin, jedziesz, prój go tam w brzuch. Dobra, i o nie, znowu mnie pokonałeś, to było łatwe. I teraz się skupcie, bo teraz będą najlepsze plot twisty w ogóle. Tu pieniędzy autorom brakło, nie wiem, czy zauważyliście, że ogólnie większość gry jest niby po polsku, ale patrzcie, co się dzieje w ostatnich dialogach. Dobra, tu w ogóle przychodzi ten Jan cały i patrzcie, po jakiemu on mówi, nie? Bo to jest już prawdziwy ten. On raz mówi polskim, raz angielskim, tak samo ten król. Już nie wiem, pieniędzy chyba na tłumaczenie brakło. I raz mówią po polsku, raz po angielsku, także dobra gra. Albo tak naprawdę jest gra edukacyjna. No, miała zmusić dzieci, żeby zaczęły się uczyć po angielsku, tak? Żeby zrozumieć fabułę, to musiały sobie to przetłumaczyć. I teraz jest w ogóle jeszcze kolejna piękna rzecz, bo król teraz przychodzi do nas i pyta się, słuchaj, może chciałbyś rękę tutaj mojej siostrzenicy? A my odpowiadamy, nie, chcemy więcej gier o arytmetyki. To jest, proszę państwa, jeszcze nie czas, jeszcze nie, ale zaraz będzie, proszę się przygotować. Jak tylko nam się wyliczy to i się pojawi wpisywanie wyników i czas mamy, proszę państwa. Bardzo ładnie. Tak, i jeszcze tak, to tutaj jakby, to był Robin Hood, ale ja mam tutaj jeszcze, skoro jestem jeszcze na wizji, to ja to wykorzystam. Proszę mnie nie zdejmować z wizji, proszę państwa, jeżeli ktoś ma dostęp do tej gry, do Pinokio od arytmatyki, proszę się do mnie zgłosić, jakby to widzieliście, to już ranowałem. Ja potrzebuję do trylogii tego, nie mogę nigdzie tego dostać, proszę zgłoście się, zobaczcie jaka to jest piękna gra, tylko to musi być dokładnie ta, nie inne Pinokio, ja widziałem już z 30 różnych gier Pinokio, ja chcę po prostu tą. Jeśli chcecie zobaczyć trylogię arytmatyki, nie wiecie co się dzieje w 2020.
20 tysięcy mil podwodnej żeglugi, ale chcielibyście to zobaczyć, uwierzcie mi, to jakby musicie mi tutaj dać jakieś info, gdzie to mogę zdobyć i ja się postaram to zdobyć i zobaczycie wtedy trylogię. Także to był Robin Hood i parzenie herbaty. Uważajcie, jak parzycie herbatę w domu. Tam nie widzieliście na szczęście, bo tam można dużo rzeczy rozwalić. Nie chcecie rozwalać rzeczy w domu. Wysyłajcie pieniądze, tak? Pieniądze są potrzebne. I co? Jakby do usłyszenia. Kochani, w imieniu Fundacji Itaka chciałam wam powiedzieć, że jesteśmy bardzo dumni z tego, że znów jesteśmy częścią Gramy Szybko, Pomagamy Skutecznie. Dziękujemy wam za to, co robicie, dziękujemy wam za to, że jesteście z nami, że wspieracie nasz antydepresyjny telefon zaufania. Pokazujecie, że macie świadomość tego, jak wielkim problemem jest depresja i że kryzys psychiczny może dotknąć każdego z nas. Dziękujemy.
Zrobimy nowy profil, tutaj chwilę zajmuje. Dobra, więc pseudonim to będzie Zabor. Nie, żartuję. GSPS po prostu i teraz musimy jakiegoś dobrego awiatora wybrać. No to który ten? Nie. O, Ideolo, dobra. Nurkujemy! Dobra, okej, okay. Tak więc... O, już całkiem szybko to idzie. O, wow, wow, ej, ale moment. Ja chciałem tutaj coś komentować, ale myślę, że chyba nie dam rady, bo tu już prawie mam na 4. No, o, dobra, na tym. Teraz szybko na lewy. Tutaj wszystkie się zawijają. Ostatni time! Time!
make you lose all inside your mind. Oh, we gon' get you through this just for one more high. So baby, let's orbit tonight.